Ewangelia Mateusza 28:1. 20 po upływie szabatu o świcie pierwszego dnia tygodnia przyszła Maria Magdalena i druga Maria obejrzeć grób. To nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi, bowiem anioł pański stąpił z nieba, podszedł, odsunął kamień i usiadł na nim. Postać jego śniała jak błyskawica, a szaty jego były białe jak śnieg. Z strachu przed nim zadrżeli strażnicy i stali się jakby martwi. Anioł zaś przemówił do niewiast: się nie bójcie, gdyż wiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowanego. Nie ma go tu, bo zmartwychwstał, jak zapowiedział. Przyjdźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. A idźcie szybko i powiedzcie jego uczniom: powstał z martwych. I oto udaje się przed wami do Galilei. Tam go ujrzycie, bo to, co wam powiedziałem. Pospiesznie więc oddaliły się od grobu z bojaźnią wielką i pobiegły oznajmić. Oto Jezus stanął przed nim, mówiąc: witajcie. One podeszły do niego, objęły go za nogi i oddały mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: nie bójcie się, idźcie i znajdźcie mu. Oznajmijcie moim braciom, niech udadzą się do Galilei, tam mnie zobaczą. Zmartwychwstanie Jezusa, chcjonasz, msza Wigilii Paschalnej roka. Szabat trwał od zachodu słońca Wielki Piątek do zachodu słońca Wielką Sobotę. Świt pierwszego dnia tygodnia to zatem niedzielny poranek. Gdy pierwsze promienie słońca rozpraszają zalegający mrok, nadchodzi świt nowego dnia i nowej ery dla świata. To początek nowego stworzenia Bożego. Lecz nie to przywiodło Marię Magdalenę i drugą Marię do grobu Jezusa. Były odważnymi kobietami z Galilei, które podążyły za Jezusem aż do gorzkiego końca. W odróżnieniu od 11, którzy z strachu uciekli od swego mistrza, obie Marie patrzyły, jak w męce umiera i były świadkami jego złożenia do grobu. Mateusz nie precyzuje, dlaczego chciały obejrzeć grób, lecz z Ewangelii Marka dowiadują się, że przyszły z wolnościami, by dopełnić obrzędów pogrzebowych. Gdy przybywają, spokój poranka zostaje zbudowany przez anioła pańskiego, który stąpił z nieba. Nie ma go tu, ogłasza anioł, nie ma go tu, ogłasza, bo zmartwychwstał. Potęga śmierci, która trzymała w niewoli rodzaj ludzki, została pokonana. Gdy one były w drodze, niektórzy ze straży przyszli do miasta i powiadomili arcykapłanów o wszystkim, co zaszło. Ci zebrali ze starszymi. Zebrali się ze starszymi, a po narazie dali żołnierzom sporo pieniędzy. I rzekli: rozpowiadajcie tak, jego uczniowie przyszli w nocy i wykradli go, gdyśmy spali. A gdy to doszło do uszu namiestnika, my z nim pomówimy i wybawimy was z kłopotu. Ci więc wzięli pieniądze i uczynili, jak ich pouczono. I tak rozniosła się pogłoska między Żydami i trwa aż do dnia dzisiejszego. Dokładnie wówczas, gdy kobiety były w drodze, by powiadomić uczniów o zmartwychwstaniu, niektórzy straży postawionej przy grobie pospieszyli do Jerozolimy, by zdać arcykapłanom relację o wszystkim, co zaszło. Co nie zaskakuje, kapłani wraz z starszymi opierają koncepcję, że nastąpił cud. Zawsze łatwiej im przychodziło sprzeciwianie się Mesjaszowi i zaprzeczanie autorytetowi, z jakim prowadził swą działalność, niż otwarcie swych umysłów na niewygodne dla nich prawdy. Tutaj interesujące jest to określenie uczniów jako moich braci. Wskazuje bowiem to, że Chrystus przebaczył swym najbliższym przyjaciołom. Jeden z nich, Piotr, 3 razy się go zaparł. Wszyscy zaś opuścili go w Getsemani. Bogiem.